Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4 i odbieramy telefon od Romanka. Wiesz co? Mógłbym. Na ta parę mene! Dobra, otwieramy drzwiczki. Dziękuję bardzo. Akurat dzisiaj jestem pozytywnie nastawiony do świata, więc kradniemy furę. Ściupa furkę. Dawaj moją furę. No to może tą furkę. Wypier papier, kobieto. Dziękuję. Odsprzedam ci za tydzień furkę. Za połowę ceny, a może mniej. Dobra, permana. Sorki, ja dzisiaj naprawdę tryskam widzicie, coś tam znalazłem ciekawego. A właśnie, stoper. Przez tą moją pozytywną energię zapomniałem o stoperze. Tam jest ten, jakiś gościu. Taki niebieski ludek. Dlatego tutaj wysiądę na chwilę i odbiorę od niego taką pewną rzecz. Kasę! Money, money! I troszeczkę zmniejszyłem jeszcze jakość graficzną, bo wiecie, pisaliście mi, że tam jakość graficzna nie ma znaczenia. To ma być fabuła i czysta zabawa. A grafika to tam się nie przejmować. Stupa! Też tę stupę. Zabuję sama. Jaki pizduś. Dobra, tak, zapisać ten czyn niecny. Moja furra. Ale przecież chyba miałem furę w parkingu, a może nie dostrzegłem jej, albo jej tam w ogóle nie ma. Jedziemy na misję, bez pitolenia najmniejszego. I tak, chciałbym powiedzieć, że no, nawet dobra oglądalność jest z GTA 4. Nie najgorsza, powiem wam szczerze. Widać jednak, chcieliście GTA 4 na moim kanale, no to się doczekaliście. Tak też będziecie mieli co dwa dni odcinek półgodzinny. Co jest do chuja pana grane? Sorki za przekleństwo, ale ja myślałem, że ktoś mi opony przebija. Ktoś będzie napieprza. Dobra, jedziemy bez gadania. Dobra. Kurde, co jest? Czy ten samochód jest jakiś złomem? Złomas? Kurde. Na to wygląda, że jest jakiś to złom. Rzeczywiście. Ale drift! Zmierzę miarką. 15 metrów pewnie, nie? Nie, no za dużo trochę. Co jest grane z tą furą? Tak dziwnie się... zatrzymam się? Nie, to opony są jakieś dziwne. Dobra. Mamy szpital. Ta-ta-ta-ta-tam! O, Roman! Kurde, nie wysiadaj! Nie, ty masz mi tu wsiąść i zatrąbić. To! Dobra. Sam kazałeś mi na kobiety lecić. Tak, zawiozę cię do Meliny, spokojnie. Do Meliny! I tam cię zostawię. Dup! Pięknie. I tak się powinno atakować pojazdy. Walić prawo jazdy. Pachnące. Nie powiem co. Kurde, przestań mi drifty robić, bo za chwilę oszaleję. A nie płacz, Roman. Ja umiem jeździć, spokojnie. Jakąś furę niewłaściwą wybrałem. Pięknie. Ile już czasu? O, 3-4 minuty właściwie. Wolę to pierwsze. Dobra, sorki, że tak się napaliłem. Ale to oczywiście był żart. No i save gry. I co teraz? Jedziemy na kolejną rangę?
O, możemy TV oglądać. A właśnie, taka ciekawostka. W GTA 4 można zobaczyć Happy Tree Friends. Polecam, bardzo. W GTA 4 do Mailiny jedziesz, włączasz TV i oglądamy. Dobra, może jakaś misja. Dawać misję. Dawać misję. Kurde. Ja se poczekam. Na luzie. Przejadę się spokojnie. Może do domu mam jechać? Nie wiem. O, Roman. What? Ja ci tu kurde dupę ratuję, a ty znowu na mnie zwalasz winę? Ja pieprzę. Dobrze, już jadę. O, ja pieprzę. I za jakie Chiny tutaj jestem w tym Liberty City? O kurde, na dwóch kołach jechałem. Bocznych kołach. Dobra, jedziemy na kort. Po naszego Romana, który znowu ma problemy. Sorki, ale dzisiaj naprawdę nie wiem, co ze mną jest. Albo słoneczko mi porządnie przygrzało, albo ja się czuję pozytywnie. Ale jazda, kurde, nie. Wiecie co, chyba jednak warto być pozytywnie nastawionym przy nagrywaniu. Dodaje wiele radości, satysfakcji. I o wiele lepiej się czuję. O, komuś chyba drzwi odrąbałem. Przepraszam, odkupię. Dobra, a teraz idziemy. Niektóre bugi w GTA 4 mnie rozwalają. A już takie, czekaj, to jak się skakało? Spacją. A! Parkour jest! Jeszcze Niko potrafi robić parkour. Pięknie. Ty gnido zasrana! Listen, Dad is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey, shit! Ty gnido zasrana! Zaraz dostaniesz po mordzie! Chodź to! Chodź to, chodź to! Zabić ci takie macho na ryjcu, że się nie pozbierasz. No chodź, chodź, chodź. Dobra, to było tak. I lejemy gnoja! Zaraz, o tak, to było tak, dobrze! Ciul, 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 ciul! Ciul. O, można jeszcze cię kopnąć. O, masz! Jeszcze jednego. This is Sparta! Za mało. This is Sparta. Ciul, ciul, ciul! I ciul. O kurde, to jest jeszcze Kalem. Mr. Kalem. Dobra, dobra, uniki można robić. No. O, w dupę. No, unik, unik. O, cholera. Ciężko wyczuć to. Ty gnido zasrana. Masz tutaj. I jeszcze kopniaka. No chodź na kopniaka, na kopniaka. O tak, po jajcach. A może normalnie tak cię zleję. O tak, już się nie pozbierasz, grubasie. Sam się pieprz, dupku. No, na salowe ci się chciało. A masz, a masz. Dobra. Teraz trzeba pomóc naszemu biednemu Romanowi. No, Romanowi Łajdakowi. O, już dobre 8 minut. Świetnie. No, to. O! Kolejny dekl. Dorwiemy drania. Z pieprze, pieprz rośnie. Dobra. Ja mu dam samochód Romana. No, dupek z pieprza. Siadaj, siadaj, siadaj. Bez zastanawiania. No, chuj. Chodź tu. Dobra, teraz trzeba dogonić Dardana. No, dobra. Przytrzymaj caps lock. Kurde. Dobra. O kurde. Dobra. Nie, ja go nie mogę zgubić. Chodź tu, skurczybyku. No. Cholera. Nie mogę się z nim tak pieprzyć. Trzeba go złapać. No nie! Tylko nie ogrodzenie. Najgorsze, co tylko mogło. Nie! Zaraz go zgubię, zaraz go zgubię. Cholera. Szajze. Szajze. Aj, w złą stronę żem pojechał. No to teraz żem spieprzył. Na maksa. Don't let them get away, Nico! They're like locusts!
A wiem, ja sobie już przypomniałem tą mniej więcej misję. No to jedziemy na Buraka. A Burak zaraz pewnie skręci. Nie, nie skręcił. Dobra. O kurde, ale lagi znowu. O nie! Nie! Nie, moja fura! Spieprzam. Ja pierdolsztajn. O Boże. Screw money, I owe the Albanians. Paying for the cab will be a lot harder. See you later, cousin. To wszystko. Aha, trzeba będzie misję jeszcze raz zrobić. O Boże, mówię wam, że ja nie potrafię jeździć. A czekaj, czekaj, zapłata za bledy. To było góra. Czytaj. Ta, a pamiętam, że jak zawalisz misję, to ten, można ten, no wiecie co. No wiecie, wziąć telefon i przywrócić misję do odpowiedniego momentu. A właściwie tak do samego początku. Teraz parkour uprawiamy. Człowieku, wchodź, że tam, nie marnuj mojego cenu. No i znowu trzeba zlać tych dekli. Storki za fail misji. Dobra, to już widziałem. Teraz ich trzeba zlać. No, 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 no. O, ale żeśmy się walnęli. Dobra. Dobra. A, R to się wyprowadza alternatywny cios. Dobra. Jakieś mieszanki misji, znaczy misji, ruchów musi być. Kopniak! Może jeszcze jeden kopniak. Ostatni kopniak. Kurde, twardziel. O, ale dostał, dobra. O tak. No patrz, macho, macho, macho. Kurde, trzeba teraz go porządnie zlać. Ten dekl jeszcze żyje? O, dobra. Padło. Teraz trzeba Romankowi pomóc. Dobra, dobra, pomijamy to. Trzeba iść dla Dardana, pieprzonego dziwaka, którego no, niestety ostatnim razem nie dogoniłem go, bo musiałem coś dziwnego zrobić. Czekamy na Romana. Roman, szybciej, pizdo. Szybciej, szybciej. Ruchy, makler. Sorki, ale się już musiałem nasilić tym słowem. Obiecuję, że go nie powiem dalej. No to na niego, na bandziora. Teraz to trzeba uważać. Trzeba profesjonalną jazdę wprowadzić. O kurde. Nie, 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 nie zgubimy go, nie zgubimy go. Nie zgubimy, nie zgubimy. Dobra, skręcił sobie. Dobra, zamknij się, pedale. Zamknij się. O to cię tylko proszę. O nic więcej. Żebyś się tylko zamknął. O ja. To teraz, żem tak. Nie! A to chuja. Ach, ta misja mnie. Nie, nie! Zmieszczę się, zmieszczę się. Dobrze. Ło. Dobra. Dobra, uciekamy, uciekamy. Znaczy uciekamy, gonimy go. Nie ma, uciekamy, tylko gonimy. Gonimy draba. Kurde, ale się dziwnie jeździ tym pojazdem. No właśnie zapomniałem, wiesz, stary, i niestety mam problemy z jazdą. Cholera, dobra, nie popełnij drugi raz tego samego błędu, proszę cię. O tyle cię proszę, nie popełnij drugiego błędu. To samo. Dobrze! Very good, one pound fish! Dobra, teraz trzeba go wytrolować, to porządnie. A, przyspieszył! Wziął nitro. Cholera, nie! Nie, teraz nam nie może uciec. O, zatrzymał się, to znaczy, że tutaj ma jakąś kryjóweczkę. Dobra. Gonimy
debila. Chodź tu, debilu! Aż cię tam dogonię. Cholercie. A ja nie mam jeszcze żadnej broni palnej, to już zarąbiście w ogóle. Chodź tutaj! Gnido! Zasrana! Chodź tu, chodź tu. Na! Czekaj. Wow! No, dobra, zlatuj, zlatuj. O kurde. Nożem! Spadówka! Dop. Żyje jeszcze? Kurde, trochę mnie pociął. Fakt. Będę musiał hamburgera zjeść, jak wrócę z misji. No i tak właśnie wykończyliśmy naszego... Derdena. Ach! Takie turlanie to w Assassin's Creed. No to buraczka, cebulaczka zniszczyliśmy. I jedziemy do garażu. Garażu! Tak, po francusku, bo słowo garaż mi się kojarzy z języka francuskiego. Garaże! Dobra. Przeczytam sobie te dialogi, bo ktoś mi pisał, żebym zwracał nawet uwagi na te dialogi w samochodzie. Dup! Sorki za taką jazdę, naprawdę. Dobra. Mamy tu garaż. Piękna jazda! Koniec misji? 17,5 minuty minęło, albo 17 nawet. Dobra, i kolejną misję mamy za sobą. Sorki, że was naciągnąłem na taki fail. O, kolejna misja. Tylko wiecie co? Ops, sorry taksówkarzu, sorki. Co ja robię za fiksy? Łatwy kurs! Dobra, co to za misja? O, w końcu jakaś cutscenka porządna. He's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's the... Dzień dobry. Good question. Hey, Yoko, your damn cousin isn't Wsioku? Here. Za wsioka to po mordzie dostaniesz. Give me a fucking coffee! Że co? Come on. Ja mam mu jeszcze robić kawę? Na P? Na P? To ci mogę... Wiesz, co zrobić. Give him a break. Koleś ma nie po kolei w głowie. Jeszcze ta jego krzywa morda. Normalnie jak z kosmosu wygląda. Psy, ty przystojny. Ty jesteś brzydki. I tyle. Vladi. That's aftershave. What is that? Sex pest? Where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? Yeah, tak. I didn't say that. Anyway, Nico dealt with it. Brought Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Tak. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Uuuu, pewnie! Ten koleś mi się i tak nie podoba. Lol. Też na to nie zwróciłem uwagi, że telefon dzwoni. Tak, zaraz będę. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill, on Mohawk Avenue. Pieprze, ciągle jeździć. Ja nie umiem kierować. Jedę nawet trzeźwemu źle. Pieprze tej lachy. Ten cały czas flirtuje z... Jak ona się... Nie, Michelle, tylko ta druga. Nie pamiętam, kurde. Mam właśnie taką pamięć, dlatego że się nie interesuję babami.
No i widzicie, jakie są potem skutki, że ciężko zapamiętuje imiona żeńskie. Dobra, jedziemy po kogoś do Rotterdam Avenue, czyli dzielnica Rotterdam. Hove, tak? Nie no, kocham fury w GTA. Piękna jazda, dup! Ups! Tylna maska zniszczona. Nie no, taką jazdę lubię. Uhuhu, ale fajnie się zatrzymamy, a ten koleś to kto? No, na. A, wsiadaj mi to. Dziękuję. Masterson Street. Jermaine? Dobra, Masterson, czyli syn mistrzów. Ulica syna mistrzów. I need someone I can trust for this room. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. You're Nico, right? The hotshot ladies man cruising around the Mediterranean, breaking hearts and making millions. What? Yeah, I traded in the yacht. Miało tak być, ale kuzynek mnie okłamał. No i teraz ładnie mi wszystko chodzi w 30 FPS-ach. Ładnie jeszcze, nie? Ups, przepraszam. Przepraszam, poszkodowany. Dobra, dojechaliśmy na cel misji. Ile już czasu? No, ponad 20 minut. O chuj! No to zajebiście. Spieprzamy! Spieprzamy stąd. Dokładnie. Dokładnie, żeś to usłyszał. Nie! O chuja! No tam mamy gruby problem do... Aaaa! Strzelają! Pizdy! Z gliny. Dwie gwiazdki, no żartujecie sobie. Spieprzamy, 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 naprawdę spieprzamy. Aaaa! O, w dupsko. Nie wiem, czy ja im ucieknę na czas. Kurde, jeszcze mi się pojazd dymi, zarąbiście. Muszę im teraz jakoś uciec. Dobra, rozjechaliście hydrant. Będziecie płacić za niego. Z odsetkami. Kurde, muszę im jakoś spieprzyć, bo oni już mi działają na nerwy powoli. Kurde, dobra, jest! Ucieknę im z pola widzenia. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest! O kurde! Sorki, że zawyłem, ale wiecie, ja tak reaguję na taką akcję. Adrenalinka mi się aż podnosi. Dobra. Panie, może byśmy zmienili pojazd, albo bym zaczął wolniej jechać. To wtedy byśmy mieli jakieś możliwości do dojechania i szanse. Bo tak to jak będę jechał na debila, to nie dojedziemy. A jeszcze możemy się zabić. Kurde, czy ja zawsze muszę w jakieś pojazdy wjeżdżać? To jest moja niestety wada, która mnie boli. Nie, jak drifty kocham robić w GTA. Są zarąbiste. Mówiąc w trzech zarąbiste. Tak. W czterech slach. Nie ma za co, ziom! Dzięki warsztatowy Paint Spray możesz zgubić pościg. A, to jest znane z Sandrasa, kurde, to nie trzeba tego, kurczę, pamiętać, bo to się wie na pamięć. I kolejna misja zarobiona i 100 dolarów. Może jeszcze zdążymy na jedną misję. Czemu by nie? Drbana! A wiecie co? A mogę wydać hajs na Paint Spray, żeby mi naprawić tylko pojazd. Ile płacę? Z góry? Bo wiem, że w Sandrasie się 100 dolarów płaciło. Za naprawę. O, na koszt firmy, za friko, dziękuję. Ale ładna bryczka. No i teraz się czuję jak w siódmym niebie. I takie powinno być życie Nico Bellica. Dobra, jedziemy na ostatnią misję. Sorki za lagi. Ale nic nie poradzę na to, że takie są, kurcze,
wymagania, znaczy wymagania, źle zoptymalizowana gra jest po prostu i tak reaguje potem mój komp. Jakby... Ta się zamknę. Hello, Roman Bellic Enterprises. No, Mr. Bellic is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, no. Yes. Nawet on się śmieje. O Boże. Ale ma robotę! Cały czas kłapie Japon. Kurde, czemu ten automat nie działa? Kopnij! Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. Ooh. No, maybe not. When you gonna tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend. Kolejny przyjaciel. O, Jacob. Trochę sobie przypominam z GTA 4, bo grałem na Xboxie, się wam tu przyznam. I trochę, że misji poprzechodził. Ale nie przeszedłem w całości gry, bo jest długie. No, rozwala mnie ten gość coraz bardziej. Jego inteligencja przewyższa wszystko. Ale ja wolę jechać moją bryczką odnowioną na koszt firmy. Za koszt firmy, przepraszam. Dobra, teraz co taka pogoda do kitu. Teraz do Little Jacoba jedziemy. I nie przejmuję się lagami. Ma tu się odbywać świetna zabawa. No z lagami, ale zabawa. Brum, lubię samochody w GTA. Ups! Komuś chyba poturbowałem nogę, to aż za bardzo. Pięknie! Super drift. Hej, dobra, fajna muzyka leci. No nie, kolejnego poturbowałem. Schottler! Trochę taka niemiecka nazwa, Schottler. Spieprzaj, babo. Tak. O, no, przez laga bym nie wjechał w samochód. Ups, przepraszam. Yeah, mamy pistola! Czyli podstawy GTA, pistol plus strzelanina równa się zabawa. Ups, kolejnego już poturbowałem dzisiaj. Ja to mam po prostu tendencję do rozjeżdżania ludzi. A pamiętam tą misję. Dobra, mamy pistola. Ustaw się w punkcie obserwacyjnym. Dobra, czyli na górę. No i tak zaczynamy podstawy GTA 4. Od pojazdów, aż po bronie i wojny. Lewy kontrol, aby kucnąć. A jak chcę obrót, jak w San Andreasie. A, mam się ustawić. Dobra. O, w dupę! Dobra. O chuj! Dobra, zestrzelony. Headshot! Kurde. Nie ma wstawania. Przeładowanie. Pięknie. Przeszukujemy ich. O chuj. Gdzie wyszedł? Tam! Na banana! Cholera. A tam jest kolo. Headshot! Czekaj, ja mu chcę headshota strzelić. Headshot! Kurde, no gdzie jest ten tradycyjny headshot? Dobra, trzeba go zdjąć po staremu. No... Cholera, czekaj, ja w niego Kurde, no strzelam mu w głowę, a ten jeszcze żyje! Czy to nie jest trochę dziwne? Ten koleś żyje, czekaj, ja tam po niego pójdę. Zaraz mu prasnę porządnie.
Dobra. Kole zastrzelony. Dobra, do kafejki. Oż mordę, no musiała. Zaz, gdzie ja kurde wchodzę? Dokładnie. Kocham doświadczenie. Dobra, ile jeszcze mamy? No to wiecie co, za chwilę zakończymy odcinek kolejny. Dzisiaj po prostu pozytywnie się nastawiłem do odcinka. Jeżeli wam się bardzo spodoba, to nie zapomnijcie ocenić, to jest raz, skomentować, to jest dwa, i zasubskrybować, bo wiecie, ostatnio mnie ciągle subują, chociaż mnie to i tak wali, jestem dalej pozytywnie nastawiony do nagrywania dalszego. No, baju baju, Little Jacob. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, z tej strony był Scorpio, trzymajcie się, do następnego odcinka, bye bye!